Czytam i sini. Nasze włoszakowskie policjanty miały mocno ciężką sprawę kryminalną. A było to tak. Jakoś tak, kole 8 rano, podło środek zdrowia, we Włoszakowicach podjechały na rowerach 3 mocno chore kobiecka. Stosia B z Ujazdowa, Konstancja M z Grodnik i Kundzia W z Bykływca. Ostawiły swoje tryty po sobiecy i wydarły do doktorów. Konstancja M rugła się do doktora i nie wiada czemu róg cuk była nazot. Było jednak ducno otumaniono tym, co i doktor wyklarował, a godą mniej więcej tak. Panią bolą krzyża, bo pani się garbi. Pani Bari i sumia głoska cy. Musi się pani trzymać prosto jak i. Wtedy kręgosłup przyjdzie do swego i będzie jak głoska sy. Inaczej wszystko będzie do dy. I z tego wszystkiego wzięła nie swój tryt, po czym wyrnęła się nie wiada gdzie. Jak jeno, Anastazja B, największa kwiukta w gminie, wkuła się do doktora, drugo w kolejce Kunegunda P. Pomyślała so, że tymczasem obleci włoszakowski torg, bank i urząd gminy. Wylazła, chce siednąć na rower, a tu cacka, wejnima. Postoja, polamęciła na policjantów, co fujt widzą, co im się pod kluką dzieje, po czym wzięła inny tryt. Kombinowa, że nim się ktoś miorknie, ona będzie na azot. Wtedy podłośrodek podjecha na starym góralu po wnuku Leokadia M. z Dłomienic, ducno cierpiąco z powodu swego jedynego zymba. Wtedy rdy poleciała do gabinetu. Tymczasem nadspodziewanie prędko od drugiego doktora wyszła Anastazja B. Była mocno nerwowa, bo doktor zamiast kwiąktać kazał jej uprawiać jogę. Powiedziała, że to już po ptokach, bo stary całe pole obsiął przynżytym. Świgła życiem i poszła. A skórno zobaczyła, że nie ma jej damki, zatelefonowała na policję. Ale tej źle wydosiła numer i dodzwoniła się do SKR-u. Tam się tym ducno nie przejęli, bo co im po innym starym drylu, jak się kombajnów nie mogą doliczyć. Chcący, niechcący, Anastazja B wzięła pieszy z brzegu rower i pocisła do domu, bo lekarz kazał jej brać lekarstwo w południe, a już glingali na Anioł Pański. I wtedy wróciła Kunegunda P. Ducno z katajuno lotaniem po torgu, a w szczególności wizytą w gminie, gdzie miała się stawić nie wiada po co. Tej się dorociwej, czy segreguje śmieci, a łyna, no przecież, że tok na te, co się polą, no i na te, co się nie polą. A te, co się polą, na te do polenia w dzień i na te do polenia w nocy. No więc, przyleciała prędko, świgła rower i biegiem puściła się do gabineta doktora. Wyszła zaś od zymbologa ducno otumaniono Leokadia W, która nawet nie patrzała, co za pojazd do siodo i poszła jak ten F-16, bo ten tryb akuratnie nie miał hamulcy. Kiedy wreszcie wyszła z gabinetu Kunegunda P, nie ostało jej nic innego, jak wziąć to, co stało pod ośrodkiem, czyli ostatni pojazd typu rower. Nasze policjanty róg cuk załatwiły tę sprawę i już po miesiącu włożenia rowerów
po gminie, wszystkie kobiecka odzyskały swoje pojazdy. Co więcej, jeszcze jeden rower miasto. Teraz szukają pacjentki ze sklerozą, ale tak jak się okazało, są setki. A może i tysiące.